Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Kolejny wypad w teren i zaczynam dzisiejsze poszukiwania. Znalazłem jakąś monetkę. Zaraz ją wytrzemy. O, chyba borotyneczka. Raczej boratynka. Proszę bardzo. Znalazłem coś tutaj z tego dołeczka. Wygląda mi to, a nie wiem na co. Czy to guzik jakiś? Raczej nie plomba. O. Nie wiem co to. Może zamknięcie od czegoś. To raczej ani guzik, ani plomba, ani moneta. No jakaś monetka jest. Ale stan niezrewelacyjny. Siemanko. Mavi. No, ja bym stawiał na grosz pointowskiego. Ale to musi być umyta ta moneta. Jest pierwsza dzisiaj kuleczka ze szrapnela. Czyli pierwsza wojna. O, proszę bardzo. I coś znalazłem. Zobaczymy, czy to plomba. Czy coś innego. No, na ołów to wygląda. No tak. Z tej strony jeszcze. Coś takiego, bo chyba to widzę, a może mnie oczy mylą. Patrzcie, drodzy widzowie, o tutaj, patrzcie, tutaj, o, coś znalazłem, obrączkę jakąś, chyba, patrzcie, jest jakaś miedziana obrączka, znalazłem jakąś monetkę. Chyba to będzie coś nowszego, widać po krawędziach tej monety. Szczoteczkę mam, jeszcze. Mam szczoteczkę, zaraz. Ale chyba to będzie PRL. Tak mi się wydaje. Pięćdziesiąt groszy z PRL-u. No i co, zaczyna kapać. I trafiłem coś takiego. Wygląda mi to na kawałeczek jakiejś koniny. Proszę bardzo. Kiedyś myślałem, że to jakieś guziki są. No ale niestety, to jest konina. Proszę bardzo.
Mamy monetkę. Co to może być za moneta? Moim skromnym okiem mogę powiedzieć, że jest szansa na sreberko. Jest szansa. I to chyba jest sreberko. Proszę Państwa, ale nie chcę szurować. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że to jest srebrna moneta. Ale nie będę je teraz trzęsił mocno. I mamy monetkę tutaj. Tak mi się wydaje. Tak, jest monetka. Proszę bardzo. Ciekawe, co to może być za moneta. O, jedna kopiejka. Patrzcie, kopiejeczka. Rosja carska. Taka malutka kuleczka teraz wyszła ołowiana. Prawdopodobnie z czarnoprochowca. Namierzyłem coś w tej grudce. Tutaj jest jakaś monetka. O, chyba borotyneczka będzie. Taka zieloniutka. Mamy jakąś monetkę w tej grudce. Zaraz zobaczymy, co to może być. Ranty takie ostre są. Czyli może to być PRL. Taki malutki pocisk. Z czarnoprochowca. Proszę bardzo, borotyneczka. PRL chyba 50 groszy. Trafiłem jakąś monetkę. Chyba to będzie kolejna borotyneczka dzisiaj. Tak mi się wydaje. Ale to się zobaczy na podsumowanie, jak te monetki się umyje. Chyba borotyneczka. Kończę dzisiejsze poszukiwania, a tymczasem zapraszam serdecznie na podsumowanie. Jestem już w domu, to są śmieci oraz część złomu z tego wypadu. A tymczasem zapraszam na podsumowanie. Fant już na stole, a więc zaczynamy podsumowanie. Pierwsze wyjście na to pole, taki rekonesans i wyszło troszeczkę fancików. Tutaj mamy jakieś kuleczki od szrapnelka, pociski od czarnoprochowców, widać tutaj takie półprodukty. Tutaj taki pocisk ołowiany też z jakiegoś chyba czarnoprochowca. Jakaś malutka łuseczka, szpulka, tutaj mamy koninkę, kawałek jakiejś ceramiki. Taka malutka obrączka miedziana, taki kawałek ołowiu z otworem, to nie wiem, co to może być. Jakaś zatyczka od czegoś, bardzo malutka, plomba, tutaj z napisami Strzyżów, tak mi się wydaje. Strzyżów Gdańsk, PKP, cztery borotyneczki, monety takie dwie nowsze, 50 groszy z PRL-u. I 50 groszy współczesne, ale widzicie, troszeczkę pole już się zjadło. Dwie monetki nieczytelne. Tutaj mamy Rosję, a dokładnie Rosja carska. Jedna kopiejka, jedna druga kopiejki i już coś chyba z lat 30. 1936, 15 kopiejek, CCC po prostu. I na sam koniec takie oto bardzo słabiutkie sreberko wyszło, jeszcze wygięte troszeczkę, niestety nieczytelne. Po żniwa wrócę na to pole i je dokończę, a tymczasem pozdrawiam wszystkich serdecznie, mówił Grosik do Was. Cześć!